Cześć dzień dobry wieczór. Witajcie drodzy widzowie. Witam was serdecznie na moim kanale Mały Świat i Organa. W tym odcinku zajmiemy się tematem ostatniej ankiety. Na karcie społecznościowej zamieściłem post i w tym poście jednogłośnie stwierdziliście, że chcecie poznać techniki, tajniki szczepienia, rozmnażania roślin, głównie domowych. Zaczniemy od tych łatwiejszych, czyli miękkich zielonych. Mam tutaj fiołki, różnej maści i kolorowe bardziej i mniej. Ale to co nas interesuje to jak je rozmnożyć. Przed Wami fiołek dwubarwny. Ostatnio na aukcji udało mi się go wy wygrać. Jest to forma wariacyjna, dwubarwna, wielobarwna, wariageta jak zwał. Tak czy siak liście są dość charakterystyczne. A tutaj mam zwykłego fiołka którego również bym chciał ukorzenić, czy też takiego o potężnych liściach i większych kwiatach. No dobrze. Aby ukorzenić takiego fiołka, musimy najpierw znaleźć liść. Najlepiej starszy, większy, już ukształtowany. I taki liść ucinamy u podstawy. Zostawiamy taką nóżkę i dzięki tej nóżce umieszczamy listek w ziemi. Na przykładzie tej doniczki jest to ziemia torfowa czy też uniwersalna. No dobrze. Mamy listka i co z nim? A na no taki listek fajnie by było, aby go systematycznie podlewać. Najłatwiej, jeżeli mamy takiego fiołka w domu, no to przy fiołku umieszczamy kolejne listki i regularnie podlewamy, aby ziemia była wilgotna. Ci, co mają te rośliny, będą raczej wiedzieli o co chodzi. No dobrze, no, ale kiedy tego listka wyjąć? No, na pewno nie w tym momencie, kiedy rozwinie system korzeniowy, ale jak zacznie zamierać. Na przykładzie tego drugiego listka w doniczce. Listek zaczyna zamierać, ale u podstawy pojawiła się nowa roślina. Ten zielony punkcik w kamerze to są zaczątki, początki nowych listków, które będą się wyłaniały. Czyli takiego listka nie nie wyrywamy, bo jeszcze nie wykształcił małej roślinki. Na razie karmi się, pobiera w korzenie, soki, a później z tej całej pożywki wytworzy nową roślinę. No dobrze, fiołki równej maści. A teraz przejdźmy do drugiej rośliny, dość łatwej i pospolitej w naszych mieszkaniach, czyli grudnik. Wielkanocnik. Zygokaktus, szlumberga jak zwał, patyczak nawet słyszałem. Mamy segmenty. Fajnie by było, gdyby taki segment, człon był zdrowy, jędrny, napity. Nie był pomarszczony, po prostu musi być w dobrej kondycji. Taki człon odrywamy od rośliny. I gdy go oderwiemy, również musimy go umieścić w ziemi. Z racji, że jest to roślina, która jednak lubi wodę, niektórzy ukorzeniają ją nawet w szklance wody czy też kieliszku. Fakt wypuści korzenie, ale nie zawsze. Najprościej w ziemi umieszczamy w roślinę, podlewamy systematycznie, kiedy ziemia będzie wilgotna. Czy to piasek, czy to ziemia uniwersalna jeżeli chodzi o grudnika, pilnujemy wilgoć. Również możemy założyć worek foliowy, co pozwoli nam dodatkowo zachować wilgotność w otoczeniu rośliny. No dobra, a tutaj mam takiego niby bluszcza, syngonium podajże, tak to się nazywa. Jak coś, jak zła nazwa, to bijcie. Ma korzenie powietrzne, co nam ułatwia sprawę. Dodatkowo patrzymy za oczkiem. Ten zielony punkcik wypukły to jest oczko pąku gdzie liście normalnie z niego wyjdą. Możemy uciąć przy oczku, a możemy uciąć większy segment rośliny już z liśćmi. Taki segment umieszczamy w ziemi, zapominamy na miesiąc, na dwa, aż zacznie wypuszczać korzenie. Jedynie co pilnujemy wilgotności, również zapewniamy stały poziom. A co z lilią? Mamy tutaj lilię pokojową, czy też skrzydłokwiat? Spasilium, chyba tak to było z łaciny. Nie pamiętam zabicia. Ano, fajnie jak przesadzacie roślina, zobaczyć czy nie ma takiego podziemnego członu. Tej szczepki małej, która się przebija. Ta jest za mała, bo jeszcze nie ma korzonków. Na razie żywi się tym, co roślina mateczna wyprodukuje. Za niedługo wyjdzie na zewnątrz. Jak jej siostrzyczka? Czy tam braciszek? Już wypuściło korzonki. Już można spokojnie oderwać od rośliny maczynej i w osobnej doniczce hodować. Nie ma reguły, co do szczepień rozmnażania roślin. A ten filmik nagrywam pokrótce. Jeżeli chcecie konkretną roślinę, napiszcie w komentarzu, a ja opowiem, jak rozmnożyć. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o łatwe rozmnażanie roślin doniczkowych. W domu. Oczywiście, drogi widzu, drogawicko, jeżeli chcesz dowiedzieć się, jak rozmnożyć Twoją roślinę, znasz nazwę, no to napisz w komentarzu. Ja pomyślę, zobaczę, czy mam taką wiedzę, taką możliwość zrealizowania odcinka i specjalnie dla Ciebie mogę wyemitować odcinek. Dodatkowo fajnie by było, gdybyście się podzielili opinią, czy podoba się Wam taka krótka, prosta forma. Luźnego, bezmontowania odcinka, czy też wolicie bardziej odcinek związany z ciekawostką, bardziej merytoryczny, przygotowany z różnymi ujęciami, nie wiem, efektami, czy po prostu z większą ilością kotów? Nie, no, psów też, spokojnie. No i to by było na tyle. Trzymajcie się pozytywnie i cześć.